W Suwałkach oddano do użytku pierwszy odcinek tzw. trasy wschodniej. Dwupasmowa droga ułatwi znacząco życie osobom dojeżdżającym do firm działających na terenie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Te inwestycje drogowe mają olbrzymie znaczenie dla układu komunikacyjnego naszego miasta, na usprawnienie połączeń komunikacyjnych, szczególnie tutaj na teren suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Droga łączy ulicę Raczkowską z Utratą. Koszt budowania około 2-kilometrowego dwujezdniowego łącznika pozwalającego na ominięcie centrum Suwałk wyniósł niemal 19 milionów złotych. Nieco ponad 12 milionów to pieniądze z Unii Europejskiej. Prezydent miasta poinformował, że to dopiero pierwszy z kilku odcinków tej trasy. Drugi odcinek, który realizuje to przedsiębiorstwo, to jest ulica Sejneńska. Kolejny fragment, ulica Pileckiego, oddana zostanie w przyszłym roku. Opóźnienie w realizacji tej części inwestycji wyniknęło z faktu odstąpienia przez miasto od umowy z poprzednim wykonawcą. Po przeprowadzeniu nowej procedury przetargowej na plac budowy wkroczył inny wykonawca i póki co nic nie wróży jakichkolwiek kłopotów.